Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak wejść w tryb serwisowy w nowych kopiarkach Ricoha IMC oraz kolekcja czwarta, gdzie system operacyjny oparty jest na Androidzie i zamiast panela mamy tablet, gdzie nie ma guziczków. No więc gdzie są guziczki i jak wejść w tryb serwisowy? Uruchom swoją kopiarkę, następnie po lewej stronie panela znajdź i zdejmij osłonkę. Wciśnij klawisz i miejsce na panelu, które teraz pokazuję. Zrób tak jak na filmie. Masz panel, wciśnij anuluj 806-182 i trzymaj klawisz C do momentu, aż wejdziesz w tryb serwisowy. Ok, teraz jest już standardowe menu serwisowe. Skoro już tutaj jesteśmy, warto wydrukować sobie stronę testową, test page w kolorze. Więc wchodzimy w printer, wybieramy jedynkę i wybieramy symulację, tą, którą widzicie na filmie, execute, i wydrukują się wszystkie barwy, które ta maszyna oferuje. Dla mnie zaskakujące jest, jak ładnie ona robi brązowy kolor, no bo wszystkie inne, no to tak naprawdę każda drukarka potrafi robić. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądanie.